Pokój dobry, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj prezentacja Radyjka USDX. Kto ciekaw, gorąco zapraszam. No to Radejko kupiłem niedawno, bo w kwietniu 2023 roku. Kupiłem go za około 514 zł na AliExpressie. Tu według opisu z tyłu na przykład mam informację, że jest wyposażone w baterię o pojemności 400 mAh. Tej baterii tutaj nie ma. Nie włącza się, jakie. Rozebrałem to, po prostu nie ma nic. Nie wiem, czy to jest spowodowane oszustwem sprzedającego, czy po prostu formą przesyłki, bo baterie z Chin zauważyłem, że jest problem z ich wysyłaniem, albo czy wysyłka jest droga, przeważnie przez kuriera. No tak czy siak, to radyjko zostało sprzedane z możliwością działania na zewnątrz. Z bateriami, a przyszło bez baterii, więc założyłem sprawę do AliExpressie i powiedziałem, że oczekuję 200 zł zwrotu za brakującą część. No i co się okazało, bezproblemowo te pieniążki dostałem, więc tak naprawdę kupiłem te całego USDX-a plusa za 300 zł, tak? To myślę, że jest nieźle. Póki co to będę pracował na zasilaczu. Jakoś tam sobie ogarnę jeszcze zasilanie awaryjne. W zestawie mamy tu taki zasilacz 12-woltowy, 12,6 V, 1-amperowy. Tyłu mamy podpięcie tak w sumie na dwa zasilacze. Na tym dużym gnieździe i na malutkim chodzi bezproblemowo. W zestawie dali nam te malutkie gniazdo. Co prawda on tak nie wchodzi do końca, ale działa, tak? Kolejnym szokiem dla mnie było ta gruszka, tak, którą dostaję w zestawie. I od razu chcę wpinać po opakowaniu i pierwsze co to patrzę, tu jest mikrofon, tak? No, to sobie myślę, pewnie tu trzeba włożyć. No i niestety te przewody tu nie pasują, tak? I wychodzi, że gruszeczkę wpinamy do tyłu. Tutaj w te złącze TJ. A to jest z tyłu. No i tak sobie możemy pracować, tak, gruszeczką. No, teraz podepnę zasilacz i zobaczymy, jakie ma menu. No to zasilacz już jest podłączony. Jeżeli chcemy włączyć radyjko, to odpalamy je tym przyciskiem z tyłu. Na wyświetlaczu zobaczymy aktualne pasmo, na którym możemy pracować. Teraz mamy 80 metrów. Tutaj pierwsza ta linijka. Podobno to radyjko potrafi dekodować telegrafię. Bardzo ciekaw jestem, jak to wygląda. Jeśli chodzi o wszystkie opcje, można ustawić bezpośrednio z menu. Wchodzi się po prostu menu. Jeżeli chcemy na przykład zmienić głośność, czyli tę pierwszą rzecz, klikamy drugi raz menu i możemy po prostu ściszyć, tak? Jeżeli chcemy zatwierdzić, to dajemy mode. Możemy też
zmieniać kolejne opcje, jak na przykład modulację. Mamy dostępne tutaj telegrafię, modulację częstotliwości, amplitudy, górną wstęgę i dolną wstęgę, tak? Jeśli chodzi o pasma, to mamy do wyboru 160 metrów, 80, 60, 40, 30 metrów, 20 metrów, 17, 15, 10 i szósteczka, tak? Jeżeli byśmy chcieli zmieniać to pasmo troszeczkę szybciej, nie wchodząc w menu, to wystarczy dwa razy kliknąć tutaj tą gałeczką, tak? Przepraszam. Teraz jesteśmy na 60, na 40, 30, 20, 17, 15, 10. I tutaj jak niestety na 6 już nie wskoczymy, tylko od razu nam przeskoczy na 80. Czyli tak jakby 6 metrów i 160 można wybrać tylko i wyłącznie z menu. Nie wiem dlaczego tak jest. Jeżeli chcecie tutaj zmieniać sobie częstotliwość, to patrzymy sobie na kursor, gdzie jesteśmy. Kursor przestawiamy albo malutkim klikiem, czyli takim, nie wiem, pół sekundy. To jest ruch w prawo. Albo takim troszeczkę dłuższym, taki dwusekundowym, wtedy będzie ruch w lewo, tak? No i tam, gdzie jesteśmy, możemy sobie zmieniać po prostu. Dostaje się częstotliwością, tak? Jeżeli byśmy chcieli zmienić tutaj modulację, to też nie musimy wchodzić w menu. Jest bardzo szybka opcja. Klikamy dwukrotnie mode. O, przepraszam, to będzie filtracja, czyli jednokrotnie klikamy. I mamy górną wstęgę, telegrafię i dolną wstęgę. Modulację amplitudy, czyli AM i FM, jest dostępna tylko właśnie z menu. No a teraz, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć wszystkie możliwości tego radyjka, to przeklikam po prostu, jakie te radio ma jeszcze opcje, ok? Czyli zaczynamy jedynkę, to jest głośność.